Maciej Wolny witam państwa bardzo serdecznie w sportowych gorących pytaniach bo teraz zapytamy właśnie co w sporcie w kontekście polskich piłkarzy okienka transferowego które cały czas tutaj funkcjonuje tych ruchów transferowych czego możemy się spodziewać jakie najciekawsze transfery się zapowiadają jeżeli chodzi o świat jeżeli chodzi o ekstraklasę naszą polsko nasze polskie podwórko i o tym porozmawiam z moimi państwa gośćmi w studiu którymi są Tomasz Staneta znany w internecie jako Józef kosztowny awangarda piłkarska witaj serdecznie dzień dobry państwu dzień dobry i Maciej Rowiński portal w polityce.pl Maćku dzień, dzień dobry. dobry Witam was w naszym studiu nasze gorące pytanie czy polscy piłkarze są cenieni na świecie są cenieni za granicą to ja od razu od tego pytania wyjdę patrząc na bo, bo kiedyś zawsze mam wrażenie była, było takie poczucie. No, że ci nasi piłkarze to idą do jakichś takich klubów, ale to zazwyczaj słabsze kluby, że, że nie ma takich spektakularnych transferów, o których by się mówiło szerzej. Aż pojawił się Robert Lewandowski, aż pojawił się Krzysztof Piątek, Arkadiusz Milik. Czy waszym zdaniem, Tomku, twoim, polscy piłkarze są cenieni na świecie? Na pewno dużo się zmieniło, jeśli byśmy spojrzeli jeszcze 10 lat temu, kiedy mieliśmy okres Maciej Żurawskiego w Celtiku, a teraz mamy Patryka Klimale, który przechodzi za 4 miliony. Euro do Celtiku jest tak naprawdę uzupełnieniem składu, ale ta cała legenda polskich, można powiedzieć, piłkarzy zaczęła się właśnie od Roberta Lewandowskiego, jak wspomniałeś. No, mamy ogólny obraz, że polscy piłkarze mają już większą wartość rynkową, są bardziej cenieni, jednak urosła ta ranga tych transferów, nawet z ekstraklasy, nawet już nie mówiąc o wewnętrznych transferach już za granicą polskich piłkarzy. Więc no już możemy powiedzieć o tym, że polska kadra ogólnie jest lepsza, jest lepszy ten rynek transferowy polskich piłkarzy. Ja pamiętam, jak Robert Lewandowski z polskiej ekstraklasy z Lecha Poznań przechodził do i Dortmund. Stałem pod stadionem Legii Warszawa, w takiej ogromnej kolejce, i właśnie z osobami, które Dziś mi tam w tej kolejce towarzyszyły, rozprawiałem na temat tego, czy mu się uda, czy sobie poradzi, czy też nie. Byłem sceptycznie nastawiony, a tu się okazało, że Robert Lewandowski teraz strzela 20 gola w Bundeslidze Świetny sezon, chociaż no ta korona strzelców nie jest taka pewna, ale to nie, nie nie o tym. Maćku, czy Twoim zdaniem na przykład właśnie Roberta Lewandowskiego, tych nazwisk, które tutaj padły, polscy piłkarze są cenieni za granicą? są no to tak samo ja mogę się Ciebie zapytać, czy Ukraińcy, którzy do Polski przyjeżdżają, są tutaj cenieni. To ale jest na tej ja nie śledzę tego rynku transferowego. Na tej samej zasadzie. Polacy są tani po prostu, dlatego kupuje się ich, No są talenty u nas pojawiają się głównie młodych piłkarzy się kupuje gdzieś tam, ale Wandowski no to też też był za młodu praktycznie kupiony i jego talent po prostu rozwinął się w Bundeslidze no ale też. Też nie przesadzajmy jakoś strasznie z tym, bo, bo pamiętajmy, jakie ligi są najsilniejsze. No Liga angielska i Liga hiszpańska i jakoś Lewandowski do Realu nie mógł trafić, mimo że miał już przez Zachawiego głowę opętaną. Podczas, podczas mistrzostw świata i miał już tam przechodzić, jednak nie trafił, no więc też też nie przesadzajmy tak do ligi włoskiej, bo wiadomo, bo, bo prezes boniek jest, bo tam znajomości i tak dalej. I to jest główny główny kierunek, a reszta, no też teraz modny MLS się znowu zrobił, bo tam duże pieniądze też w mls troszeczkę zaczęli stawiać teraz nie tylko na dziadków czyli nie, nie na piłkarzy którzy tam na emeryturę przyjeżdżają ale też na młodzież stawiają to teraz zapytam o Krzysztofa Piątka o ligę włoską właśnie jaka może być przyszłość Krzysztofa Piątka bo tutaj widać, że w tym AC Milanie. W tym momencie przynajmniej Krzysztof Piątek sobie do końca nie radzi, że gdzieś po tym wspaniałym początku, golem za golem, którym pokazywał, udowadniał, że było warto wydać na niego pieniądze. No teraz gdzieś coś się zacięło, coś się zatrzymało. Jaka tu przyszłość może być Krzysztof Piątka domku? Twoim zdaniem? No na pewno Krzysztof Piątek powinien zostać w serii ja. Moim zdaniem, przynajmniej nie powinien odchodzić do ligi angielskiej. Były te plotki o Tottenhamie, Teraz Tottenham sprowadził na wypożyczenie, co prawda, napastnika z ligi portugalskiej, ale w tamtym systemie, w tamtej Lidze myślę, że by się nie odnalazł. Jest to zawodnik, tak naprawdę z dużymi brakami technicznymi. On od w Genui na strzeloty tyle tych goli też dzięki taktyce, która była stosowana przez ówczesnego trenera w AC Milanie. Myślę, że dostał bardzo duży kredyt zaufania. Aktualnie go no nie wykorzystał. Sprowadzenie z Latana Ibrahimowi jeszcze, czyli no legendy seria legendy europejskiej piłki no dobitnie pokazuje że AC Milan próbuje chociaż powalczyć o europejskie puchary w tym sezonie 8 miejsce w lidze myślę, że jest rozczarowujące no jaka jest jego przyszłość No myślę, że zostanie jeszcze na tym roku w AC Milanie też się nie będzie chciał ruszyć takie też są zresztą pogłoski z otoczenia piłkarza, że nie chce opuszczać Mediolanu w tym może to, to rzeczywiście w tym wszystkim jest jakaś metoda żeby zostać w AC Milan jeszcze powalczyć A czy jest możliwe stworzenie duetu Krzysztof Piątek Zlatan Ibrahimović raczej chyba nie. To tutaj jak kolega mówił z latan, to jest Boże jeszcze tam, to jest, to jest po prostu jakby innej klasy, troszeczkę zawodnik. I, i też uważam, że, że piątek powinien zostać jednak w seria, tylko że powinien zmienić klub na, na jakiś słabszy, żeby, żeby tam mógł znowu sobie postrzelać, no bo to jest to jest jego. jego pasją i jego przeznaczenie A AC Milan to były za wysokie progi dla Krzysztofa piątka chyba nie bo mówię, tak jak wspomniałem na początku radził sobie świetnie później się coś zaciął No ale też trzeba pamiętać to mi zawsze trener Jan Urban kiedy był w Legii powtarzał mówi pamiętaj, zawsze mało lat jak wchodzi do drużyny albo jakiś nowy zawodnik to przeciwnicy nie wiedzą jak gra. Ale już po jednej rundzie już wie jak gra i już mu jest trudniej. I to myślę, że to... Się, to weryfikuje wtedy. To się tak, to się, to się odnosi też do piątka. No nie za bardzo tam wiedzieli jak on gra, coś, on strzelał tych goli i, no i skończyło się teraz już później sposób na niego mieli obrońcy. Teraz jeszcze Ibra przyszedł to już no w ogóle dla niego to katastrofa jest. A napastnik też musi umieć gdzieś ewoluować w tej swojej karierze, w tym swoim rozwoju, pokazywać nowe zagrania, być bardziej otwartym, szczególnie w tym nowoczesnym futbolu Tomku. Znaczy tak, jeśli chodzi o Krzysztofa Piątka, to na pewno rozwinął się przez ten cały okres spędzony we Włoszech. Tego nie można mu ująć. Jest zawodnikiem myślę bardziej wszechstronnym, ale nadal ma duże braki, które no wynikają ze szkolenia w polskiej ekstra klasie. To też nie są jego jakieś błędy indywidualne. Musić no jego, jego teraz zadaniem jest tak naprawdę przełamanie się. No tutaj dobrze wspomniane jest to przejście do słabszego klubu. Myślę, że w tym momencie mógłby. Tak naprawdę odnaleźć tą wreszcie moc strzelecką, no bo w Milanie albo zostanie i spróbuje powalczyć o skład, właśnie ze Zlatanem, który, no, jest, to jest tą legendą, albo no. No niestety, no będzie, będzie rozlano się za nowym klubem w lipcu. Panowie, idziemy dalej, przechodzimy do polskiej ekstraklasy. Trochę o, o Krzysztofie Piątku, trochę o Zlatanie Ibrahimowiczu porozmawialiśmy sobie. Przejdźmy do kolejnych informacji transferowych. Mnie szczególnie gdzieś zabolał transfer i niezgody zgody z Legii Warszawa, bo mam wrażenie już od kilku dobrych sezonów, kilku dobrych lat, że kiedy pojawia się jakiś talent, który gdzieś strzela kilka goli w sezonie w polskiej ekstraklasie. Pojawiają się jakieś tam pieniądze już za tego napastnika, pomocnika, obrońcę bramkarza to kluby po prostu wyprzedają. Raz, dwa, do widzenia. Wychodzisz, mamy jakieś pieniądze na załatanie budżetu, mamy pieniądze na mniejsze transfery, a wychodzi to wszystko na minus drużynom, bo te drużyny po prostu gorzej często grają. No Legia jest tutaj świetnym przykładem, kiedy sprzedała w krótkim czasie Nikolicia, priowicza i napastnicy. Po prostu nie było napastników w stołecznej drużynie. Maćku, czy Jarosław nie zgoda? To dobrze, że został ten transfer przeprowadzony, czy ty ten transfer rozumiesz właśnie ze względów finansowych i sportowych? Tak, na pewno dla nas to jest źle i dla polskiej piłki i dla Legii, a dobrze dla prezesa Mioduskiego, bo parę groszy przytuli za niego. Także jest to jakby normalne teraz. No niestety no w Legia, pamiętajmy o tym, że, że od czasów kiedy grała w lidze mistrzów i w lidze Europy, to już te czasy dawno minęły i tych pieniędzy wciąż brakuje. Prezes Mioduski tam jakoś dofinansowuje cały cały czas szuka Jakichś nowych sponsorów czy, 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 czy współudziałowców. No i mnie to nie dziwi zupełnie, no bo, bo wiadomo, że każdy, kto za kogo zapłaci się godne pieniądze, które będą w stanie jakoś tam podreperować budżet, no to będzie sprzedawany. I, i w tym oknie transferowym była mowa, że odejdzie prawdopodobnie właśnie nasz napastnik rewelacyjny. Który też pamiętajmy, że ma poważne problemy zdrowotne, miał, no bo teraz już się okazuje, że nie ma. I, i, i nagle no też z głową jego było troszeczkę nie tak, i trener Wukowicz trochę go tam naprostował, i to przyniosło efekty. I drugi majecki bramkarz, który, który też być może odejdzie, bo jest młody, utalentowany, już jest do kadry powoływany dorosłej, jest filarem młodzieżówki, więc. Więc to jest dla mnie to jest normalne i zrozumiałe. Co nie oznacza, że ja się z tym zgadzam i to jest i się z tego cieszę. Pytanie, tak. czy to nam rozmontowuje ekstraklasę trochę? Hmm. Wszystkie transfery, które dokonały się w tym okienku, czyli mówimy tutaj o Klimali, o się i o niezgodzie, jest to tak naprawdę wyprzedaż najlepszych polskich napastników występujących w ekstraklasie. I utalentowanych. I utalentowanych. No co prawda, niezgoda to jest 25-latek. Też kwota, którą za nią dało Portland Timbers, czyli 3,8 miliona dolarów, jest myślę satysfakcjonującą ceną i też zgodzę się z tym, że takie oferty po prostu trzeba brać, będąc klubem z ekstraklasy. Ale ta teza o tym rozmontowaniu ekstraklasy, samej jako naszej ligi, no to jest jak najbardziej tutaj prawdziwa, no bo nasze szkolenie wygląda tak, że do tego 21-22 roku zawodnik jest w stanie pograć. Jeśli po tym tak naprawdę okresie nie wyjedzie, no to już zostanie na zawsze, a zazwyczaj są to zawodnicy, którzy już nie nadają się, żeby przejść nawet do średniaka Ligi Europejskiej. Czyli tutaj taki pesymizm trochę z naszej rozmowy da się zauważyć, da się wyczuć, jeżeli chodzi o polską ekstraklasę, o to, jak wyprzedawani są e zawodnicy. Jeszcze chcę zapytać o Nikola Kuwej Licia, który został piątym zimowym nabytkiem Wisły Kraków. To jest wysoki środkowy pomocnik. Mówi się, że właśnie ma pomóc Wiśle walczyć o utrzymanie się w polskiej ekstraklasie. Ja zapytam Was, Maćku, ciebie na początek, czy cokolwiek Wiśle Kraków jeszcze jest w stanie pomóc? Nie. Nie, bo tam nie ma pieniędzy. Patrzysz nie ma jako fan legii Warszawy. Nie, nie dlatego, tylko zaraz tutaj pewnie larum będzie, że taki zasłużony klub dla polskiej piłki nie ma. To jest sport, wygrywa lepszy, kto jest słabszy, spada do niższej ligi. I wiśle nic nie pomoże, bo to jest po prostu słaba drużyna. Myślę, że jedy, że, że wzmocnieniem takim to jest, to jest przyjście wypożyczenie Heberta, który znamy go. Bo tam chyba z 5 lat grał w Piast gliwice, i to, to, to może pomóc obronie, ale ta Wisła, pamiętajmy no o jednej rzeczy podstawowej. Kto jest tam najważniejszy w Wiśle? Brożek i Błaszczykowski. Pamiętajmy, sprawdźmy, ile oni zagrali. Zagrali bardzo mało. Non-stop są kontuzjowani, non-stop coś im dolega. Bez tych dwóch zawodników ta drużyna jest rozsypana. Oni nie potrafią grać bez względu na to, czy, czy trenerem jest ten, czy tamten. To nie ma znaczenia. I moim zdaniem nie utrzymają się w lidze. Nic im nie pomoże nawet te pięć transferów, a jeszcze zapowiadają kolejne tam ku twoim zdaniem jak to będzie wyglądało jeżeli Wisła, chodzi o Wisłę Kraków tak no Wisła Kraków no jest, jest tak naprawdę tym outsiderem ligi jest jednym z tych zespołów które można już typować do, do spadku tam jedynie cud może pomóc w postaci nagłej nagłego, nagłego przełamania się wszystkich zawodników zresztą dobrze zauważony tutaj wiecznie młody w polskiej Ekstraklasie Brożek czy nasz weteran kadry Jakub Błaszczykowski no, mogą pomóc ale no są ciągle kontuzjowani, tak naprawdę nie ma ich na boisku. No, musimy tak naprawdę patrzeć na to w ten sposób, że. Wisła Kraków jest zespołem zasłużonym dla polskiej ligi jest. jest Rucho, był I właśnie do tego chciałem, do, do tego jest. chciałem no zmierzać, że nie w nie sporcie nie ma po prostu sentymentów. I nie powinno być. Nie powinno być. Że jeśli jeśli, jeśli no zespół nie jest w stanie się utrzymać sportowo, no to nie ma czego oczekiwać tak naprawdę po jakichś reformach ligi czy innych rzeczy, jeśli takie już wchodząc w science fiction, tak naprawdę piłkarskie. No dobrze, piłkarsko, żeśmy sobie tu poopowiadali o tych transferach o polskich zawodnikach. Ramach, o tym, czy są cenieni na świecie. Na pewno cenieni na świecie są polscy skoczkowie, czego dowodem jest Dawid Kubacki, który można powiedzieć, znajduje się w niesamowitej formie od turnieju czterech skoczni. Na koniec, właśnie taki wątek skoków narciarskich w naszej rozmowie się pojawi, no bo trzeba o tym porozmawiać, trzeba o tym powiedzieć. Polak już osiem razy z rzędu był na podium w zawodach Pucharu Świata. Zrównał się w klasyfikacji wszechczasów z Tomasem Morgensternem, wyprzedził Adama Małysza, Małysza i Kamila Stocha, bo tam oni sześć razy z rzędu tak. na podium. W tym Pucharu Świata stawali. No coś niesamowitego z Dawidem Kubackim się dzieje. Mnie to jakby bardzo cieszy, bo obserwując sezon, z sezonu na sezon skoczków narciarskich, to pojawia się jakieś nowe gdzieś tam nazwisko. Oni się jakby wymieniają trochę. Ten ma słabszą formę, to inny wskakuje na miejsce lidera i radzi sobie świetnie. No tak, to jest, to jest bardzo przyjemne, że, że w zeszłym roku tak razem, powiedzmy, i i Kubacki bo razem na mistrzostwach medale zdobyli teraz jakby stoch ma pecha do tych wiatrów które, które kluczowe są tutaj na no Kubackiemu nic nie przeszkadza jak szalony skacze i bardzo dobrze trzeba się cieszyć za tydzień konkursy w Zakopanym i, i też do, do, do tej całej beczki miodu trzeba łyżkę dzikciu. Dodać, że nie mamy czwartego skoczka, a zawody drużynowe w Zakopanym będą, bo ile z formy kubackiego żyły i stocha możemy być zadowoleni o tyle tego czwartego nie ma żaden nie zakwalifikował się Jakub Wolny do drugiej rundy No zobaczymy liczymy na niego, że, że ja mam swojego faworyta bo potrenował troszeczkę sam i, i może ta forma jego się, poprawi i może on będzie tym czwartym No bo na pozostałych to raczej nie mamy co Panowie, dziękuję wam bardzo serdecznie Maciej Rowiński portal w polityce.pl. Tomasz staneta Józef kosztowny tak znany w internecie awangarda piłkarska. Dziękuję Wam, życzę dobrego dnia, a Państwa zachęcam do pozostania z gorącymi pytaniami w, na Antenie Telewizji w Polsce. .pl. życzę dobrego dnia i do zobaczenia.